giertych, o giertych. Atmosferyczna i pogoda będzie pozytywna i śniegu będzie wiele, i mrozów nie będzie zbyt wielu. Później wracamy na kilka dni do domu, część zostaje, część wraca i lecimy już bezpośrednio do Östersund, gdzie będą się rozgrywały pierwsze zawody pucharowe. Najważniejsze sportowe wydarzenia, o nich mówił Cezary Guriew. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Jest 8.30. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński, komisja weryfikacyjna, która ma zbadać nieprawidłowości i nadużycia związane z reprywatyzacją w Warszawie, powstanie za 2 miesiące. Potwierdził to w rozmowie z TVP Info wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Poinformował, że w skład komisji wejdą m.in. osoby zasłużone dla walki o prawa lokatorów. Podjęliśmy nową konstrukcję tej instytucji, która będzie składała się z przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych, ale do tego wejdzie taka rada społeczna, która będzie pełniła funkcję podobną do ławników. I w tej Radzie Społecznej znajdą się osoby, które są zasłużone w walce o prawa lokatorów, w ujawnianiu patologii reprywatyzacyjnych. Dlatego to ciało będzie ponadto działało transparentnie. Dlatego każdy z Państwa, wszyscy Polacy, będą mogli ocenić, co się działo. Komisja weryfikacyjna będzie miała uprawnienia szersze od komisji śledczej. Poza wzywaniem na przesłuchania będzie mogła podejmować decyzje, na przykład wymierzać rekompensaty i wnioskować o wpisanie uwag do ksiąg wieczystych. Po wieczornym trzęsieniu ziemi noc w środkowych Włoszech minęła spokojnie. Wstrząsy nie powtórzyły się, jednak setki osób pozostają bez dachu nad głową. Poza mężczyzną, który zmarł na zawał serca, nie zanotowano ofiar śmiertelnych. Lokalne władze donoszą o nielicznych rannych. Trzęsienie ziemi nawiedziło w środę wieczorem te same regiony w centrum kraju co 24 sierpnia tego roku. Na miejscu były już więc jednostki straży pożarnej oraz innych służb, które mogły natychmiast wkroczyć do akcji. W większości miejsc stwierdzono zawalenie się budynków, które ucierpiały w lecie, ale były już niezamieszkane. Mieszkańcy tych obszarów ponownie przeżyli to, co 2 miesiące temu. Znaleźli się bez dachu nad głową, ponieważ z obawy przed nowymi wstrząsami nie powrócili do swoich domów. Do wyjścia do akcji gotowi są saperzy i lotnictwo wojskowe. Obok helikopterów myśli się o użyciu dronów. Władze nadal apelują, aby kto nie musi, nie wybierał się w podróż. Stan dróg nie jest znany. Spodziewać się można, że na wielu odcinkach są one nieprzejezdne. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jan Piekło oficjalnie rozpoczął misję dyplomatyczną na Ukrainie. Nowy ambasador w Kijowie złożył listy uwierzytelniające na ręce ukraińskiego prezydenta. W rozmowie z dziennikarzami wyjaśniał, że jego misja to kontynuacja polityki naszego kraju wobec Kijowa. Chodzi o integrację Ukrainy z Unią Europejską. Chodzi o to, żebyśmy byli w stanie ze sobą dobrze współpracować. Po prostu kontynuacja polityki, która była kiedyś dziełem Lecha Kaczyńskiego i przed tym Aleksandra Kwaśniewskiego, zbliżenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Jan Piekło to ekspert do spraw wschodnich i wieloletni dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 8, za niecałe 3 kwadranse debata poranka, a w niej dyskusja o Halloween i Halloween. Jak co roku powracają pytania, czy i jak świętować Halloween, a może zdecydować się na alternatywę, czyli Halloween. To bal świętych, na który dzieci przebierają się nie za wampiry i dziwne stwory, ale za wybranego przez siebie świętego. Dyskusję, jaką imprezę wybrać i dlaczego, toczą się teraz zapewne w wielu szkołach. W naszym studiu głos w tej sprawie zabiorą dr Elżbieta Sideris, psycholog, a także Krzysztof Gołębiowski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Debata poranka, kwadrans po 9. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Grzybowskiego. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. W
studiu Piotr Wąż i jego kolejny gość. Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Witamy o poranku. Dzień dobry. Rok od wyborów parlamentarnych to niemal rok od sporu toczącego się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kolejna ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości trafiła już do Sejmu. Tym razem chodzi o organizację pracy Trybunału, no i o wybór prezesa Trybunału, tak żeby sędziowie wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość mieli w ogóle szansę w tym konkursie zaistnieć. No i z tego, co mówił nasz pierwszy poranny gość, były prezes Trybunału, sędzia Jerzy Stępień, nie będzie raczej zgody na tego typu rozwiązania, więc będzie kolejna batalia o Trybunał. Jak pana zdaniem będzie wyglądać? Ciężko mi komentować sytuację, w którym nieorzekający sędzia w stanie spoczynku, pan magister Stępień, tak naprawdę nie analizując dogłębnie przedstawionego projektu, który wczoraj pojawił się dopiero w Sejmie, jest bardzo obszerny, dotyczy szczegółów procedury postępowania przed Trybunałem, jego organizacji, a jednocześnie kompetencje, by określić tego rodzaju przepisy, ma polski Sejm. Jasno określa to artykuł 197 Konstytucji. I Sejm wykonuje po prostu swoje obowiązki. Mamy bardzo poważny spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezes Rzepliński bez podstaw prawnych dokonuje działań wewnątrz Trybunału do wykonania przez wybranych sędziów zaproszonych przez prezydenta. Więc nie powołuje się na przepisy, zatem Sejm ma pełne prawo, by takie przepisy, podstawy prawne działania prezesa Trybunału, działania całego Trybunału określić w drodze ustawy, jak wręcz nakazuje Sejmowi Konstytucja. Tylko, że to będzie kolejna ustawa, do której pewnie się prezes Trybunału nie zastosuje i będzie robił swoje. Co dokładnie nie wiadomo, bo nie wiem, jakie są dokładnie ustalenia po ostatnim zgromadzeniu ogólnym Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno wiadomo, że prezes według tej nowej ustawy, jeśli ona wejdzie, a z pewnością wejdzie, będzie musiał dopuścić do zgromadzenia ogólnego tych trzech sędziów, których wybrał Sejm obecnej kadencji, i oni będą mogli też wybierać, wskazywać kandydata na prezesa Trybunału. Załóżmy, że jest ustawa i znowu jest prezes, który mówi: ustawy nie ma, bo jest nieważna, niezgodna z Konstytucją. Co dalej? No to jest pytanie tak naprawdę do prezesa Trybunału. Mamy w Polsce porządek prawny określający Konstytucję i ten porządek prawny wskazuje, że to, co robi prezes Trybunału, to, co robi Trybunał, robi w oparciu o przepisy prawa. Źródłami przepisów prawa są przepisy Konstytucji, a w zakresie szczegółowych prac Trybunału jest to ustawa, a prezes Trybunału powinien się stosować do prawa. Zatem do obowiązującej ustawy mamy bardzo dziwną sytuację, w której prezes Trybunału po prostu lekceważy znaczenie Konstytucji w tym przypadku. Pytanie, z jakich przyczyn to robi, niewątpliwie bardzo niekorzystnie wpływa to na pracę samego Trybunału, który jest ważnym organem w polskim porządku konstytucyjnym. Powinien działać skutecznie i odpowiedzialnie, a prezes Rzepliński niestety w wielu sytuacjach pokazuje, że tej odpowiedzialności za Trybunał, jego jakość niestety nie jest w stanie prawidłowo, godnie unieść. I ja mam nadzieję, że praca nad tymi przepisami w Sejmie, wszystkimi ustawami, które ostatecznie rozstrzygną, jak może pracować Trybunał, spowodują, że Trybunał zacznie funkcjonować tak, jak powinien. A jeśli nie, to zamknął mnie prezes Trybunału Andrzej Rzepliński w jednym z wywiadów, żeby był zamknięty, zaaresztowany i tłumaczyć się z czysta publicystyka profesora Rzeplińskiego. Ciężko mi komentować tego rodzaju stwierdzenia. Każdy urzędnik, którym zawiera również w imieniu Rzeczypospolitej, jest pan sędzia Rzepliński, działa w ramach, na podstawie i w granicach prawa. I tutaj wydaje mi się, że to jest najlepszy komentarz tej sytuacji. Już na początku zeszłego miesiąca zapowiedział, że tak naprawdę gotowy jest projekt bardzo kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o sądownictwo na każdym jego etapie. Ale czeka właśnie z rozwiązaniem sporowo po Trybunału Konstytucyjnego. W takim razie mamy spodziewać się już na początku stycznia, albo pod koniec stycznia, Ministerstwo Sprawiedliwości do gruntownej reformy całego wymiaru sprawiedliwości, bo tutaj pan akurat pytał o sądy, ale inne elementy wymiaru sprawiedliwości są bardzo intensywnie reformowane. Podchodzimy odpowiedzialnie. Wiemy, że akurat reforma sądów jest chyba najbardziej drażliwą, można powiedzieć, największym elementem tej reformy, organizacji pracy, przede wszystkim tak, by one działały sprawnie, żeby obywatele mieli pewność i dojść do sądu. Sąd będzie funkcjonował w sposób prawidłowy, który gwarantuje sprawne wydanie sprawiedliwego wyroku. I rzeczywiście w Ministerstwie Sprawiedliwości są opracowywane różne koncepcje tej reformy. Bardzo ciężko pracują zespoły, które się tym problemem zajmują.
kwestia dopracowania szczegółów, kwestia podjęcia ostatecznych decyzji, bo są, tak mówię, wstępnie różne koncepcje. I kiedy takie decyzje zapadną, wtedy będziemy mogli mówić już o konkretnych, zatwierdzonych szczegółach. Na pewno reforma wymiaru sprawiedliwości nie powinna być przeprowadzana nagle, dlatego tutaj podchodzimy na temat odpowiedzialnie, a jednocześnie pragnę podkreślić, że już przecież, można powiedzieć, na biegu jest reforma zawodu komornika, bardzo potrzebna i już tutaj bardzo wymierne efekty w tych działaniach, które podejmujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości, szczególnie wiceminister Jaki, widać. Również została zreformowana prokuratura, która na przykład w sprawie reprywatyzacji nie widziała, a od marca nowa prokuratora bardzo sprawnie przystąpiła do wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości, które mogą się pojawić. Miał pan wskazać najważniejsze osiągnięcie resortu sprawiedliwości w ciągu roku na wyborach parlamentarnych. Co by to było? Oj, panie redaktorze, nie starczyłoby nam audycji, bym wymienił wszystkie ciekawe i ważne inicjatywy naszego ministerstwa. Przede wszystkim reforma kolejnych elementów wymiaru sprawiedliwości. Komornicy, prokuratorzy. Również zmiana procedury karnej tak, aby służyła ona wszystkim obywatelom, a nie tylko tym, którzy mają zasobną kieszeń. A to najważniejsze to jest komisja weryfikacyjna? Komisja weryfikacyjna w ostatnich dniach jest bardzo ważnym projektem, ponieważ komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie ma spełnić bardzo ważną misję, polegającą na tym, że prokuratura, która intensywnie bada reprywatyzację w Warszawie, zapewne skutecznie doprowadzi do odpowiedzialności karnej winnych temu procederowi osób, ale tysiące osób wysunych na bruk tak naprawdę naprawienie krzywd poprzez skazanie winnych osób to nie jest taka pełna rekompensata za ich cierpienia i dlatego też powstanie komisja, która będzie miała odwrócić skutki administracyjne decyzji wydawanych w sposób błędny, nieprawidłowy, na podstawie fałszywych dokumentów, poprzez przestępstwo, więc te dwa elementy są niezbędne. To też pokazuje nasze spojrzenie na wymiar sprawiedliwości. Nam zależy na tym, żeby wymiar sprawiedliwości służył obywatelom, żeby Polacy mieli pewność, spokój, bezpieczeństwo, że wszelkie łamanie prawa spotka się z odpowiedzialnością, a z drugiej strony, kiedy już każdy z nas może trafić w jakiś sposób na salę sądową w różnej formie pozwanego, powoda czy świadka, miał pewność, że na tej sali sądowej spotka go sprawiedliwe traktowanie. To mam w takim razie pytanie do pana od dwóch obywateli, którzy są jednocześnie parlamentarzystami. Wczoraj w tym programie w 24 pytaniach i poseł Jakub Kulesz z Kukiz15 i poseł, właściwie szef klubu PO, Sławomir Neumann pytali, gdzie są te zatrzymania i kiedy będą pierwsze zatrzymania aferzystów poprzedniego rządu PO-PSL. Bo minister Ziobro mówi o reformach, mówi o ściganiu przestępców, mówi o rozliczaniu 8 lat rządów PO-PSL, a zatrzymań jak nie było, tak i nie ma. Proszę, taki publicystyczny termin sezon zatrzymania jest kompletnie niepotrzebny w pracach prokuratury. Prokuratura, która, przypomnę, tak naprawdę jej reforma rozpoczęła się w marcu, działa bardzo intensywnie na wielu frontach. Prowadzi szereg ważnych śledztw, dokonuje już pewnych istotnych ustaleń i już poprawiają się notowania zaufania do prokuratury, czyli te działania, które zostały podjęte, okazują się być już skutecznymi. Na przykład, już można powiedzieć, tej aferze reprywatyzacyjnej, tu widać już pierwsze efekty w postaci już pewnych ustaleń, pewnych tak naprawdę zajmowania się tą sprawą w sposób poważny i mogę zapewnić słuchaczy Polskiego Radia 24, że tam, gdzie prawo zostało złamane i ktoś powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, prokuratura nie będzie miała żadnych, tak powiem, oporów, by ścigać, niezależnie czy to będzie osoba znana, nieznana, czy to będzie osoba, która w poprzednich latach mogła liczyć na bezkarność. Nie, prokuratura działa na podstawie prawa i wszyscy wobec prawa również muszą być równi i mogę zapewnić, że prokuratura pracuje nad wszelkimi możliwymi nieprawidłowościami i wyjaśnienia i tutaj takie poganianie prokuratury jest kompletnie bez sensu. Prokuratora ma dowieść prawdy i doprowadzić do skutecznego skazania, jeśli zostało popełnione przestępstwo. W takim razie, co w takim razie z Hanną Gronkiewicz-Waltz, to jedna z najbardziej znanych osób ostatnio w świetle reflektorów, mówi, że nic nie wie w sprawie reprywatyzacji, że wszystkie ustalenia i śledczych, i jej własnych urzędników, i jej w samej, jeśli chodzi głównie o kamienicę przy Noakowskiego 16, którą nabył jej mąż, nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do przejrzystości tej transakcji i inwestycji. Tymczasem okazuje się, że prezydent
w piśmie skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przyznaje, że nieprawidłowości były. Czy w takim razie, biorąc pod uwagę, że chodzi o 2012 rok, ten moment, kiedy się pojawiły nieprawidłowości w opinii prezydent Warszawy, będzie na przykład wezwana przez prokuraturę, czy powinna być wezwana przez prokuraturę? Z pewnością być może będzie to podlegało ocenie śledczej w ramach wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej. Na pewno tutaj warto podkreślić bardzo dziwne zachowanie pani prezydent. Jeszcze pół roku temu... Dlaczego dziwne? Jeszcze pół roku temu, kiedy został opublikowany pierwszy artykuł w Gazecie Wyborczej o Chmielnej 70. Wszystko było w porządku. Reprywatyzacja była niemalże wzorowym procesem przewracania własności osobom, które w sposób nieprawidłowy zostały pozbawione tej własności przez dekret Bieruta. Pani prezydent mówiła, nie ma czego wyjaśnić, wszystko jest okej. A dzisiaj krok po kroku widzimy. Pani prezydent składa zawiadomienia. Pani prezydent składa różne pisma, wnosi o analizę sprawy, podając, że mogło zostać popełnione przestępstwo, bądź ta decyzja nie powinna być wydana. To można zadać pytanie, gdzie pani prezydent była przez 10 lat swojej prezydentury? Gdzie była pani prezydent, kiedy wyrzucono na blok lokatorów na podstawie dziwnych dokumentów? Ona była prezydentem miasta, była najwyższym urzędnikiem w Warszawie, więc no tutaj pytanie, czy będzie ona w zainteresowaniu śledczych, czy komisji weryfikacyjnej? Ja pozostawiam otwarte, aczkolwiek chyba słuchacze sami mogą dokonać oceny, czy zachowanie pani prezydent, jakby niewidzenie tego problemu przez wiele lat, a z drugiej strony teraz nagłe, dziwne, można powiedzieć, emocjonalne działania czegoś dowodzą. Z pewnością afera reprywatyzacyjna będzie wyjaśniana i czy pani prezydent wie coś, czy nie wie, to będą ustalać śledczy. Otwarte pytania na koniec naszej rozmowy. Sebastian Koleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia ponownie jutro. Rozmowę prowadził Piotr Wąż. Wszystkie poranne rozmowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. 24 pytania można także obserwować na Twitterze. Kwadrans dzieli nas od godziny 9. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński na ławie oskarżonych sądów w Białymstoku. Zasiądzie czterech Czeczenów, którym zarzuca się współpracę z państwem islamskim i zbieranie pieniędzy dla organizacji. Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 12 lat więzienia. Teraz wyniki sondażu TNS Polska dla Polskiego Radia 24 na pytanie, czy podoba się panu pani świętowanie w Polsce Halloween. 31% Polaków odpowiedziało tak, 60% nie, 9% Polaków nie miało zdania. Do tematu wrócimy w debacie poranka, początek za pół godziny. Rośnie zużycie paliw w Polsce w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku o 12% więcej niż w tym samym czasie 2015. Sprzedano benzynę o 10%, wzrosła sprzedaż oleju napędowego, a autogazu o 3%. Tak wynika ze wstępnych szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Polskie Radio 24. 24 godziny na świecie. A w studiu jest z nami Michał Strzałkowski, znaczy Redakcji Publicystyki Międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie może być inaczej. Zaczynamy od umowy CETA. Dzisiejszy szczyt Unia Europejska-Kanada nie został jeszcze oficjalnie odwołany, mimo braku zgody Belgii na podpisanie tej umowy handlowej. Z informacji Polskiego Radia wynika, że premier Kanady nie tyle odwołał swój przylot do Brukseli, co na razie go opóźnił, czyli wciąż dużo znaków zapytania. No właśnie, prawdopodobnie nie wyśpi się Justin Trudeau, czekając na wyniki negocjacji w Belgii między Walonią a rządem federalnym, bo to właśnie Walonia blokuje podpisanie, czy najpierw ratyfikowanie przez Belgię tej umowy, a to zatem idzie podpisanie jej przez całą Unię Europejską, bowiem wszystkie państwa członkowskie muszą tę umowę zatwierdzić. Na Belgii muszą ją zatwierdzić wszystkie regiony i wspólnoty językowe. W sumie jest ich 5. Francuskojęzyczna Walonia się sprzeciwia. Jak wyjaśnia premier Walonii, Paul Magnette, nie chodzi o samą umowę, tylko o takie dodatkowe dokumenty precyzujące i wyjaśniające jej zapisy, a konkretnie o sprawę tak zwanego międzynarodowego arbitrażu, czyli rodzaju sądu rozjemczego między inwestorami a państwami. Zdaniem Walonii ta umowa stawia na zbyt silnej pozycji zagraniczne, no tu kanadyjskie korporacje, no i w związku z tym nie będzie dobra dla obywateli Unii Europejskiej. Czekamy na wyniki tych rozmów, no bo od tego zależy przyszłość tej umowy. Czeka premier. Podejrzewam, że dzisiaj się niespecjalnie wyspał, czekając na informacje z Belgii. Nie zazdroszczę. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to się zakończy. Czyli niepewny jeszcze los szczytu Unia Europejska-Kanada. Pewne jest za to, że dziś poznamy tegorocznego laureata imienia Sacharowa. Co wiemy o nominowanych? No wiemy, że jest ich trójka. Wiemy, że jest to
znany już pewnie Państwu z informacji przewódca krymskich Tatarów Mustafa Dżemilew przy okazji aneksji Krymu. On bardzo aktywnie działał, bardzo aktywnie alarmował, informował o sytuacji na Krymie. Ma zresztą już w tym momencie zakaz wjazdu na Krym. To jest człowiek, który właściwie walczy o demokrację wcześniej także w czasach radzieckich. Już od bardzo dawna był w Łagrze, od 50 lat jest znany jako działacz na rzecz nie tylko Tatarów, ale w ogóle wolności słowa i swobód obywatelskich. To jest pierwsza postać. Druga postać to Can Dündar. To jest były naczelny takiej gazety Cumhuriyet w Turcji. Gazety, która jest opozycyjna w stosunku do Recep'a Erdoğana, który przebywa obecnie w areszcie po tym, jak jego gazeta opublikowała informację o dostarczaniu przez tureckie służby broni rebeliantom w Syrii, co nie spodobało się władzom w Ankarze i pan Can Dündar trafił do aresztu. I trzeci nominowany to właściwie dwie nominowane. To jest Nadia Murad i Lamia Aji Bashar. To są jazydki z małej wioski w Iraku, która została panowana przez bojowników państwa islamskiego. Trafiły do niewoli. Zostały takimi seksualnymi niewolnicami, jak bardzo wiele jazydek, chrześcijanek czy druzyjek, a więc przedstawicielek mniejszości religijnych w Syrii. One się wyzwoliły, udało się im wydostać stamtąd, a teraz działają na rzecz informowania o tej ciężkiej sytuacji. Wspierają także kobiety, którym udało się wydostać z tej strasznej sytuacji. Są, że tak powiem, najmniej znanymi nominowanymi. Natomiast wydaje się, że to rzeczywiście jest chyba, mimo sytuacji Tatarów Krymskich, mimo sytuacji tureckiej opozycji, najbardziej dramatyczna sytuacja. A jak ważna, jak bardzo prestiżowa, znacząca jest Nagroda Sacharowa? No jak mówi się, to jest taki Europejski Pokojowy Nobel, to druga na świecie po Pokojowym Noblu najbardziej prestiżowa nagroda za działania na rzecz swobody myśli, pokoju, wolności obywatelskich. Przy Nagrodzie Sacharowa bardziej właśnie chodzi o więźniów politycznych, czy o ludzi, którzy są represjonowani za swoją działalność. Mniej chodzi o tych, którzy swoimi działaniami mają taki wielki wpływ na wydarzenia międzynarodowe, bo jednak Pokojową Nagrodą Nobla nagradza się prezydentów, premierów, ludzi, którzy rzeczywiście swoim działaniem przyczynili się do podpisania umów pokojowych, czy do unormowania gdzieś jakiejś sytuacji. Nagroda Sacharowa jest zarezerwowana dla tych często zupełnie nieznanych, a dzięki tej nagrodzie właśnie nagroda potem znanych. Ku pokrzepieniu. Tak, to są rzeczywiście nagrody, które otrzymują ludzie, którzy siedzą w więzieniu, którzy wycierpieli bardzo wiele, którzy za swoje przekonania, czy za swoje działania po prostu zapłacili zdrowiem, zapłacili wolnością, zapłacili dużą częścią swojego życia. Także bardzo ważna nagroda. Moim zdaniem nawet choć mówi się, że druga po Pokojowym Noblu, ale jednak być może ważniejsza, bo rzeczywiście pokazująca takie postaci, o których mówię o Mustafie Dżemilewie, pewnie część z Państwa słyszała, ale koniec rzędem temu, kto nawet zapamiętał nazwiska tych dwóch dzielnych jazydek. A nazwiska laureata bądź laureatek poznamy dziś w południe w naszej rozmowie jeszcze. Dodajmy jeszcze, że nagroda będzie wręczona dopiero w grudniu, 10 grudnia. Na ostatniej sesji tak, parlamentu. Tak, jednocześnie to jest rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. W naszej rozmowie nie może zabraknąć Hiszpanii. Absolutnie wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Ten polityczny impas trwał bardzo, bardzo długo. Dziś w hiszpańskim parlamencie drugi dzień debaty nad kandydaturą nowego, starego premiera Mariano Rajoya. Dobrze, nie trzeba się uczyć nazwiska nowego premiera Hiszpanii. To dla dziennikarzy zawsze hiszpańskie nie są aż tak trudne. Nie są trudne, ale to jak się ma, będąc dziennikarzem spraw międzynarodowych, mnóstwo tych nazwisk do zapamiętania, no to przynajmniej będę mógł prawdopodobnie pamiętać, jeśli chodzi o Hiszpanię, to samo. No ale właśnie, jeszcze wszystko nie jest w 100% tak przesądzone, bo dziś za kilka minut dosłownie rozpoczyna się trudna, wielogodzinna debata nad kandydaturą Mariano Rajoya, starego nowego premiera Hiszpanii, oraz nad rządem, który zaproponował i co ważne, programem również, który przedstawił i którym przekonał wreszcie część deputowanych, w tym m.in. tych z opozycyjnej partii ludowej, do tego, żeby dali mu szansę, no bo mieliśmy przecież impas polityczny bardzo długi. 10 miesięcy. Jedne wybory, drugie wybory, groźba kolejnych wyborów. Także naprawdę w Hiszpanii takiego kryzysu politycznego nie było dawno. My znamy takie kryzysy polityczne z Belgii, która kiedyś nie miała premiera przez półtora roku. Ale Hiszpania do tej pory, no przynajmniej od czasu odzyskania demokracji, w aż takim kryzysie politycznym nie była. Mariano Rajoy będzie przedstawiał dzisiaj takie swoje pomysły na reformę emerytalną, na zawarcie Narodowego Paktu na Rzecz Edukacji, czy na poprawę systemu finansowania regionów, a także na kwestię dialogu z Katalonią, która ciąży bardzo mocno ku niepodległości. Głosowanie prawdopodobnie dopiero w sobotę i wtedy dowiemy się, czy jest rząd w Hiszpanii, czy go nie ma. A jeśli go nie ma, to prawdopodobnie będą kolejne wybory w tym kraju, które, jak pokazują sondaże, mogą znowu nie dać rozwiązania i stąd prawdopodobnie część opozycji, zwłaszcza deputowanych z partii ludowej, jednak przychyla się do tego, żeby dać szansę Rajoyowi i po prostu
prostu kryzys polityczny czyli zakończyć. Czyli na wadze są dwie wartości, z jednej strony argumenty Rajoya, no z drugiej jednak zmęczenie impasem. To prawda, wydaje się, że chyba duża część sceny politycznej hiszpańskiej, przynajmniej tych partii, które są tak zwanymi partiami głównego nurtu, bo przecież przypomnijmy, że mamy jeszcze takie partie jak Podemos czy Ciudadanos, które pojawiły się na scenie niedawno, które kwestionują w ogóle tak naprawdę cały ten polityczny układ. I to właściwie wywróciło tę scenę polityczną, bo tak się rozdrobniła ta scena polityczna, że właściwie nie ma się to z kim dogadać. Wcześniej było wiadomo, albo Partia Ludowa, albo socjaliści. Teraz, no cóż, czekamy na wyniki tych debat i głosowań i negocjacji. To skoro o polityce i impasach, to jeszcze Wenezuela króciutko do omówienia i wezwanie opozycji do strajku generalnego. Pytanie, jaka jest odezwa? No, zobaczymy, dlatego że już taki strajk miał być ogłaszany kilka dni temu, ale po tym jak w Watykanie odbyły się takie nagłe mediacje między stroną rządową a opozycją, ten strajk odwołano. Opozycja wzywa prezydenta Nicolasa Maduro do tego, żeby podał się do dymisji, albo próbuje go usunąć na zasadzie impeachmentu. Jeśli to się nie uda, właśnie zapowiada masowe protesty. No, Wenezuela to jest kraj, który rzeczywiście czeka bardzo niespokojny czas. Z jednej strony już coraz więcej Wenezuelczyków jest zmęczonych tym chawizmem. Nie ma Hugo Chaveza, nie ma tego symbolu. Nicolas Maduro okazało się, że nie jest politykiem, który jest w stanie utrzymać ten system. Z drugiej strony załamanie się cen ropy tak naprawdę powoduje, że wenezuelska gospodarka jest w kryzysie, a wszyscy wiemy, że większość rewolucji, większość tego typu przemian zaczyna się dopiero wtedy, kiedy ludzie oprócz słowa wolność mają także na transparentach słowo chleba i pracy. Więc przed Wenezuelą na pewno jest bardzo niespokojny okres. Warto się temu krajowi przyglądać, bo to jest właściwie ostatni chyba kraj, który też był w stanie wspierać w jakiś sposób Kubę. Jeśli w Wenezueli dojdzie do przemian, no to takim dominem poprzewracają się kostki i to wszystko może dotrzeć do Hawany. My widzimy, że Hawana od jakiegoś czasu się powoli otwiera, zaczyna normować relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To wszystko jest ze sobą powiązane. Warto na Wenezuelę patrzeć. Najważniejsze tematy, jakie dziś pojawiają się na arenie międzynarodowej, o nich mówił Michał Strzałkowski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Dziękuję. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno-owocowe. Kup odkurzacz Philips Power Pro Aqua 3 w jednym za 1599 zł i odbierz 105 butelek frugo. Saturn, technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Remspiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Od czwartku do poniedziałku wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Teraz dla odmiany za granicą może być jak w domu. Na wakacjach w polskiej strefie. W strefie dobrej zabawy, kina i konkursów. W wybranych hotelach w Grecji i Chorwacji już od 750 zł za tydzień pobytu z przelotem. Taka odmiana tylko w Rainbow. Czysty zysk w litr, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już od jutra płyn do opłukania tkanin z Dinan różne rodzaje, aż na 33 prania. 4,99 za litr, 4,99. A mleczko lub spray do czyszczenia łazienki w tylko 6,99. 6,99 za opakowanie. Bo czyż nie przyda się coś do czyszczenia, co wszystko wyczyści, poczyści, aż się zabłyszczy cała łazienka? Tylko w Lidlu środki czystości w weekendowych supercenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w mierzytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, stosować u dzieci, które chorowały na Krupp Aflofarm. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Od czwartku do poniedziałku wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem. Taniej nawet o 500 zł. Uwaga!
Ogłaszamy w Lidlu najsłodszą promocję tygodnia. I to właśnie w Lidlu cukier aż o 17% taniej. I teraz cukier kosztuje 2,48, tylko 2,48 za kilogram cukru. I pamiętaj, u nas nie musisz mieć żadnej karty, żeby złodzić do woli. A dodatkowo, żeby osłodzić ci życie jeszcze bardziej, dorzucamy banany za 2,69 za kilogram. Tylko 2,69. Słodka promocja w Lidlu już teraz. No tak słodko jeszcze nie było. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mano, skąd oni się tutaj dzieją? Zaprosiłam ich do wszystkich moich znajomi z Facebooka. Przylu, wszystko będzie dobrze, bawcie dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt za kamerę sportową GoPro Hero Session z funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD i szybkością 60 klatek na sekundę zapłacisz 799 zł, oszczędzając 150 zł. Mediamarkt. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze wydane na wadliwy towar lub źle wykonaną usługę. Pogotowie konsumenckie, czyli pierwsza pomoc w nagłych przypadkach w każdy czwartek po 21.30. Masz problem? Napisz do nas. Pogotowie konsumenckie @polskieradio.pl. Panie przewodniczący. Autopromocja. Komisji Badania Wypadków Lotniczo-Lotnictwa Państwowego. Jest 9:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Rząd deklaruje, że wyśle na czas odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W Hiszpanii dziś drugi dzień debaty nad kandydaturą Mariano Rajoya na premiera. Rośnie zużycie paliw, to dobry wynik, ocenia Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Piotr Topoliński, mija termin odpowiedzi polskiego rządu na zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno premier Beata Szydło, jak i resort spraw zagranicznych zgodnie deklarują, że polskie pismo zostanie wysłane w terminie. Premier Beata Szydło stwierdziła w środę, że odpowiedź być może przekazano już do Brukseli. Bez względu na to, według szefowej rządu, termin zostanie dotrzymany, a replika będzie miała merytoryczny charakter. Będziemy odnosić się oczywiście do zawartych w tej opinii uwag, które, muszę powiedzieć z przykrością, zostały w mojej ocenie sporządzone na podstawie przesłanek politycznych, a nie merytorycznych, więc my w swojej opinii wskażemy przesłanki merytoryczne. Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczą przede wszystkim przestrzegania, a także opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących wyboru jego sędziów i ustaw o Sądzie Konstytucyjnym. Komisja zalecała też zagwarantowanie, że kolejne nowelizacje ustawy o Trybunale będą zgodne z jego wyrokami. Bruksela sugerowała też powstrzymanie się od wypowiedzi i działań podważających autorytet Sądu Konstytucyjnego. Karol Darmoros, Polskie Radio. W hiszpańskim parlamencie dziś drugi dzień debaty nad kandydaturą Mariano Rajoya na premiera. Najpierw szefowie klubów parlamentarnych ocenią wczorajsze exposé Rajoya, później będzie głosowanie. Na akceptację deputowanych lider Partii Ludowej będzie musiał poczekać prawdopodobnie do soboty. Mariano Rajoya czeka dzisiaj wielogodzinna debata, która rozpocznie się rano. Wczoraj podczas godzinnego exposé zwycięzca czerwcowych wyborów zaproponował opracowanie reformy emerytalnej, zawarcie Narodowego Paktu na Rzecz Edukacji, poprawę systemu finansowania regionów i rozpoczęcie dialogu z Katalonią. Nie możemy wycofać się z reform, które pozwalają nam na tworzenie rocznie 500 000 nowych miejsc pracy, podkreślał wczoraj Rajoy. Jego wybór zależy od socjalistów. Ci postanowili, że wstrzymają się od głosu w drugim głosowaniu. Zgodnie z prawem może się ono odbyć nie wcześniej niż 48 godzin po pierwszym. Jeśli socjaliści dotrzymają obietnicy, to po ponad 300 dniach impasu powstanie mniejszościowy rząd, którym ponownie pokieruje lider Partii Ludowej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rośnie zużycie paliw w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku o 12% więcej niż w tym samym czasie 2015 sprzedano benzyny, o 10% wzrosła sprzedaż oleju napędowego, a autogazu o 3%. Wynika ze wstępnych szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu.
handlu naftowego. Jej ekspert Krzysztof Romaniuk ocenia, że to dobry wynik. Rok poprzedni to był dopiero pierwszy rok, kiedy konsumpcja nam troszeczkę ruszyła w górę. W tym roku ten wzrost jest wyraźny i wszystko wskazuje na to, że również czwarty kwartał będzie dosyć dobry. Więc rok powinien zamknąć się na poziomie około 10% wyższym, jeśli chodzi o sprzedaż paliw, niż rok poprzedni. Zdaniem eksperta jest szansa, że w okresie między sierpniem a grudniem wyniki oficjalnej sprzedaży paliw powinny być zdecydowanie wyższe niż w tym samym czasie 2015 roku. Rozpoczęło się wypełnianie wodą kanału, który połączy najstarszą dzielnicę Dubaju z Zatoką Perską. Będzie można nim przepłynąć przez samo centrum miasta w pobliżu najwyższego budynku świata, czyli Burj Khalifa. Otwarcie kanału nastąpić ma w przyszłym miesiącu, ale już teraz koryto powoli wypełnia się wodą. Projekt inżynieryjny o wartości 2 miliardów dolarów realizowany jest w Dubaju od 3 lat. By połączyć najstarszą dzielnicę miasta Deire z morzem, trzeba było wybudować ponad 3-kilometrowy kanał. Przebiega on między innymi pod sześciopasmową autostradą. Brzegi kanału połączą mosty dla pieszych. Wzdłuż koryta rzeki powstanie promenada i ścieżki rowerowe, a na 18 przystankach będzie można wsiadać do tramwajów wodnych. W projekcie wzięły udział ekipy inżynierów z całego świata. Budowa kanału jest największą tegoroczną inwestycją miejską w Dubaju. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Prognoza pogody. Po poranku od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 6 we Wrocławiu, w centrum około 4 stopni. W ciągu dnia deszczowo od Pomorza przez Kujawy po ziemię lubuską, na pozostałym obszarze więcej rozpogodzeń. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Mamo, skąd oni się tutaj wzięli? Zaprosiła mi to wszyscy moi znajomi z Facebooka. Synu, wszystko będzie dobrze, bardzo dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. 18 urodziny Mediamarkt. Teraz kupując laptopa Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz systemem Windows 10, zapłacisz jedynie 1149 zł, oszczędzając 150 zł. Mediamarkt. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochyleniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy jak niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w pociągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność grypowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. To jest ta sama liczba prawna, która została umieszczona. 7 minut po godzinie 9. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Wojciech Kraśniewski, dzień dobry. Dziś w Warszawie odbędzie się polsko-senegalskie forum gospodarcze i właśnie w tym kontekście porozmawiamy o współpracy gospodarczej między naszym krajem a całą Afryką, która jest kontynentem z niesamowitym potencjałem, a którego, no właśnie, Polska chyba wciąż jeszcze nie dostrzega, a może się mylę, o tym będziemy rozmawiać już za chwilę. Na początek jednak chciałbym Państwa zachęcić do skorzystania z naszego dyżuru telefonicznego.
Dziś czekamy na pytania dotyczące zakupu żywności. Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z tym, jak powinna być oznakowana żywność i jak można reklamować żywność, to proszę do nas dzwonić. Od 9.15 do 10.15 czekamy na pytania pod numerem telefonu 22 645 2700. Można do nas także napisać e-mail na adres pogotowiekonsumenckie@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta dzisiaj po godzinie 21.30 w audycji Pogotowie Konsumenckie i na stronie internetowej gospodarka.polskieradio.pl. A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan Filip Mibenge, prezes Polsko-Afrykańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Polskie firmy na razie tak nieśmiało wkraczają do Afryki. Inne kraje już dawno dostrzegły duży potencjał rozwojowy tego kontynentu. Panie prezesie, czy wciąż mamy szansę na ekspansję na czarnym lądzie? Tak, wciąż mam jeszcze szansę ekspansji tutaj na czarnym lądzie, ale tylko mało czasu mamy. Ja ciągle biję dzwonek i mówię, jeszcze zostało nam 5 minut. Uważam, że jeszcze następnie 3-5 lat polskie firmy mogą zaistnieć w Afryce, a później to już będzie za późno. Już teraz Afrykańczycy wolą teraz, współpracują bardzo dużo teraz z Chinami, z Indią, nawet takie kraje jak Iran, które się próbują bardzo marketingowo się sprzedać, ale teraz coraz więcej, teraz są takie kraje, które są bardzo dużo konkurencja dla Polski, to Turcja, tak, która bardzo dużo inwestuje i jest bardzo obecna w Afryce. A jakie polskie produkty mają szansę odnieść sukces w Afryce? Wszelkie produkty mają dużo szansę odnieść się w Afryce, ponieważ Afryka jest w ogóle kontynentem gotowaniem, który w ogóle w tej chwili jakby się rozwija i potrzebuje wszystkiego. Od inwestycji, budowy, a infrastruktury, ale dalej jeszcze dużo importuje. I są szanse jeszcze jakby korzystać z tych lat, gdzie nie importują. Ale coraz więcej te kraje afrykańskie też myślą, żeby otworzenie jakby narzędzia produkcyjne na swoim, na miejscu, tak? W Afryce. Jakie produkty w pierwszej kolejności mogłyby trafić do Afryki? Bo dzisiaj odbędzie się Polsko-Senegalskie Forum Gospodarcze. Gospodarka Senegalu to przede wszystkim rolnictwo. No i tak się zastanawiam, czy właśnie przemysł rolniczy, polskie maszyny mają szansę podbić Afrykę? Jak najbardziej. Widać już duży sukces, który ma firma Ursus, która właśnie ma dobry pomysł tutaj, żeby nie tylko sprzedawać traktory, a chce zaistnieć długofalowo w Afryce i stara się o tworzenie tutaj linii montażowej. Już mam jedną w Etiopii, druga jest w konstrukcji w Tanzanii. Mówiąc o jakieś sprawy rolnicze, na pewno jak powiedziałem, nie mamy szansy na eksport, tak? Senegal na przykład jak temat dnia importuje bardzo dużo mleka w Polsku, jest szansa, a wiemy, że mamy takie dużo zapasy mleka w Polsce. To jest okazja, żeby tego sprzedawać, ale wszelkie inne dobre na razie jeszcze importują, ale w późniejszej kolejności dużo przedsiębiorców dzisiaj rozmawiają, pytają się o linii produkcyjnej, na przykład robienie jakichś zacier pomidorowych, czy bardzo dużo używanej na produkcji i po prostu produkcji jakichś tam napojów, kolejności też jakieś maszyny rolnicze. Jak widzimy, jest naprawdę bardzo dużo szans dla produktów, które możemy eksportować, albo maszyn również do krajów afrykańskich. Pytanie tylko, czy polscy przedsiębiorcy rozumieją rynek afrykański i potrafią robić tam biznes, no bo to jest chyba kluczowe, jeśli myślimy o podboju tego rynku. Jest właśnie problem, ponieważ polscy przedsiębiorcy tak naprawdę, mówimy sobie prawdę, że Polska zaczęła szukać jakby rynek zagraniczny tak naprawdę od 2009 roku, ja mówię, ponieważ do tego czasu, od 1989 roku, kiedy zmienił się ustrój państwa komunistycznego na wolnego rynku, to większość czasu to kraje zagraniczne, zachodnie, bym powiedział, tutaj Niemcy, Anglia, Holandia, Francja inwestowali w Polsce nie tylko, żeby sprzedawać te produkty na rynku polskim, to jest dość duże, bo prawie 40 milionów mieszkańców, ale też wykorzystywali tę produkcję do swojego kraju, na eksport na swoje kraje. I Polska też handlowała ze wschodem, ale tak naprawdę nie żadnego wysiłku specjalnego nie nałożyło do tego, tak? Tak naprawdę i wschód, i zachód się łączyło do Polski.
Dzisiaj po 2008 roku, kiedy był kryzys właśnie finansowy Unii Europejskiej, dopiero Polska, patrząc, że zahamowała się zakupy z zachodu i są problemy jakby eksportu na wschodzie, zaczęła szukać nowe rynki, tak? I dopiero zaczynamy się tego uczyć. Jak małe dziecko, które próbuje chodzić, to nie zawsze łatwo. I dlatego raz Afrykę, która jest dalsza, nie rozumiemy. Polscy przedsiębiorcy nie mają zwyczaju jakby szukania rynku i wjeżdżania i odwiedzania rynków, tak? Przyzwyczaili się, że klienci przyjeżdżają do Polski, żeby kupować, zobaczyć i załatwiać sprawę, tak? A oni zawsze nie, przedsiębiorcy nie mieli, jakby nie starali się tutaj szukać tych rynków. A dzisiaj na wolny rynek, to tak samo jak dzisiaj bardzo dobrze się nauczyliśmy robić marketing i sprzedaż w Polsce. Idziemy do klienta i tak samo musimy z tej samej wizji też podejść do klientów zagranicznych, żeby szukać nowych rynków. Afryka się zmienia i będzie się zmieniała także gospodarczo. Na razie szansą, tak jak pan powiedział, dla nas jest między innymi szeroko rozumiany przemysł, czy to rolniczy, czy przetwórczy, no ale przecież Afryka to dzisiaj ponad 1,2 miliarda osób. Za 30 lat może ta liczba się zmienić. Dokładnie tak. I tak się zastanawiam, czy przyszłościowo Afryka będzie dobrym rynkiem zbytu dla Polski, nie wiem, chociażby towarów z branży modowej, czy też towarów z dziedziny nowych technologii. Czy tutaj widzi pan szansę dla polskich przedsiębiorców? Proszę pana, bardzo prosto. Patrzmy na politykę nawet obecnego rządu, tak? Płacimy nawet tutaj, żeby ludzi, Polacy urodzili dzieci, tak? Ponieważ mało ludzi, Polska umiera tak naprawdę, patrząc na ten rozwój demograficzny i musimy nawet kupować tak naprawdę, że ludzie urodzili dzieci, tak? A w Afryce mamy całkowicie inne sytuacje. Mamy 1,2 miliarda mieszkańców dzisiaj. Co najważniejsze, że 60% z nich ma poniżej 16 roku życia, tak? Czyli daje nam to szansę w ogóle przeważać bardzo długo. Dodatkową informacją to, co pan powiedział, że ta liczba podwoi się za 30 lat, tak? Czyli mamy jeszcze coraz większego rynku zbytu, czyli to jest bardzo wielka szansa. Każda firma, albo kraj, który chce się rozwijać, mieć ekspansję, nie może zakładać ekspansję bez patrzenia na Afrykę. Dodatkowo jest ważny czynnik dla nas, biznesmenów, to, że w Afryce jest już klasa średnia na poziomie 250 milionów mieszkańców, należy do średniej klasy i ta średnia klasa jest większa niż China, proszę bardzo, i jeszcze dodatkowo ona się szybciej rozwija niż wzrasta niż China. Czyli liczby same mówię na siebie. Na managerowie pracujemy na liczba, na statystyka i bardzo jasny tutaj kierunek Afryki jest jakby jasno powiedziane, że tam chcemy rozwijać się, musimy być w Afryce. Filip Mibenga, prezes Polsko-Afrykańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, był gościem Polskiego Radia 24. Panie prezesie, pięknie dziękuję. Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę. I na koniec jeszcze krótko chciałbym przypomnieć o naszym dyżurze telefonicznym. Od 9.15 trwa dyżur telefoniczny. Czekamy na państwa pytania i wątpliwości, które dotyczą zakupu i reklamacji żywności. Telefon do nas to 22 645 2700. Można do nas także napisać e-mail na adres pogotowiekonsumenckie@polskieradio.pl. Odpowiedź eksperta dzisiaj po godzinie 21.30 w audycji Pogotowie Konsumenckie i na stronie internetowej gospodarka.polskieradio.pl. Boże Krośniewski, dziękuję, do usłyszenia. Debata poranka. 16 minut po godzinie 9, Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Witam serdecznie i zapraszam na debatę poranka. A w naszym studiu oczywiście goście, pani dr Elżbieta Sideli, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Krzysztof Gołębiewski, Katolicka Agencja Informacyjna. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i drodzy państwo, przed nami do rozstrzygnięcia spór Halloween kontra Hollywoods. Wow, no nie wiem, czy rozstrzygniemy ten spór, nie wiem, na czym mamy się oprzeć, czy jest lepsze, czy gorsze, czy powinno, czy nie powinno. A to też są pytania ciekawe same w sobie. Jeszcze jedna rzecz, jedna informacja, o której warto wspomnieć, to oczywiście to, że zbliża się 1 listopada, no a przed 1 listopada 31 października, czyli właśnie ten wieczór z 31 na 1 to Halloween. Tradycja
oczywiście no, w takim ujęciu etnograficznym, w ujęciu badawczym bardzo świeża i bardzo nowa, jeżeli chodzi o Polskę. No, z drugiej strony myślę, że wszyscy już mieli okazję przez tych kilkanaście ostatnich lat w jakiś sposób z tą tradycją się zetknąć. No i zawsze, co roku, przy okazji tej daty powraca właśnie pytanie o to, na ile powinniśmy przyjmować te niepolskie święta, te niepolskie tradycje, na ile one są ciekawostką, na ile zagrożeniem. No to może od tego, ciekawostka czy zagrożenie, na sam początek. Ja powiem z punktu widzenia, chociaż no, jako dziennikarz Sky oczywiście w tym sensie reprezentuję Kościół, ale nie jestem oczywiście żadnym oficjalnym przedstawicielem, natomiast moje osobiste odczucia to jest takie, że to jest, powtarza się to, co już kiedyś pewien nasz poeta w przeszłości pisał, że Polska jest taką papugą narodów i to się tutaj wtedy miało oczywiście co innego na myśli. Dzisiaj pewnie by być może odnieść się właśnie do takich faktów. Pytanie, znaczy tak, Halloween, podobnie na przykład walentynki, pojawiły się w Polsce po tych przemianach wszystkich, które, czyli powiedzmy, jest to początek lat 90., kiedy Polska otworzyła się bardziej na Europę, na świat, kiedy z jednej strony do nas zaczęły docierać w większym zakresie różne wpływy obce, a z drugiej strony Polacy zaczęli więcej masowo jeździć za granicę i stamtąd przywozić zwyczaje. Ja pamiętam, że kiedy w 89 roku po raz pierwszy pojechałem do Londynu, do mojego brata, to w kioskach widziałem, to był akurat przełom stycznia i lutego, i w kioskach patrzę, cała masa pocztówek gdzieś tam St. Valentine Days. Myślę tak, co to w ogóle jest? I co ciekawe, na przykład niektóre pocztówki były tak zrobione, na przykład jakby na modłę rosyjską. Gorbaczow był wtedy gwiazdą w tamtym czasie. I na przykład pocztówki były pisane po angielsku, ale stylizowane na cyrylicę. Na przykład jak było R w nazwisku Gorbaczow, no to odwrócone na ja. Także to taki miały nawet taki wydźwięk, powiedziałbym, polityczny. I tak sobie myślę, no nie wiedziałem, co to jest, no przyjechałem, okazuje się, że Dzień Świętego Walentego. No i minęło kilka lat, dosłownie 2-3 lata i patrzę, w Polsce zaczyna się to pojawiać. To akurat jest dość sympatyczny zwyczaj. Czy potrzebny, to jest trudno powiedzieć, ale no, nie jest specjalnie szkodliwy. Natomiast Halloween to jest moim zdaniem absolutnie niepotrzebna nowość. Na początku była ciekawostka, teraz zaczyna się to przyjmować. Nie wiem, komu to jest potrzebne i czemu ma służyć. To pani doktor, czemu ma to służyć i komu to jest potrzebne? Kontynuujmy ten wątek. Dobrze. Ja może bym zaczęła od globalizacji, tak? Ponieważ jesteśmy... No nie, ale to słowo wytrych. Takie słowo wytrych, ale to tak jest, bo te zmiany widzimy w gospodarce, sami tego chcieliśmy, czyli mamy zarządzanie wielkimi przedsiębiorstwami na modłę amerykańską, co jest zresztą słuszne. To widzimy w kulturze i w mediach. No, zwroty anglojęzyczne też mogłabym zapytać, a po co to komu, tak? Ale tak jest i to się przyjęło. Wyjdziemy na ulicę, mamy supermarket, a nie duży sklep, prawda? Więc to jest jakby super sam na przykład. Prawda? To żyje już w naszym języku i z tym myślę sobie, trzeba się jakoś pogodzić, tak? Może nam się coś podobać, może nie, bo ja na przykład nie znoszę McDonalda, a przecież ten McDonald, my sami zaprosiliśmy go do siebie, ponieważ no trudno się dziwić, skoro Stany Zjednoczone są olbrzymią potęgą światową, no to one będą u nas. My nie jesteśmy gdzieś wydzieleni, gdzieś samotną wioską i sobie sami poradzimy, bo sobie nie poradzimy. Wszechobecny internet, kto sobie z nas teraz wyobraża, patrzę na monitor. Tak, no IBM się kłania. Tak, no kto z nas sobie wyobraża teraz życie bez komputera, internetu i innych rzeczy, prawda? No ale, to jest niemożliwe. Ale czy to oznacza, że jesteśmy skazani na tego typu rzeczy? Nie, dlaczego skazani? Skoro, ja pozwolę sobie właśnie przeczytać różne statystyki dotyczące właśnie tych nadchodzących świąt, których ja w ogóle nawet zapomniałam, że są, tak? Bo bardziej się skupiam jednak na wszystkich świętych. Że jeszcze w ubiegłym roku to wydawało się, że znaczna część społeczeństwa, znaczna, no jeśli 25%, to można powiedzieć znaczna, no to tak. Ale w tym roku już jest spadek zainteresowań, więc myślę sobie, że to można w pewien sposób potraktować jako taką ciekawostkę, a coś, co przeminie albo nie, ponieważ no, my jesteśmy w tym wszystkim, tak?
te zmiany będą następować, czy nam się podoba, czy nie. Są rzeczy dobre i są rzeczy mniej fajne. Jedne będą, będziemy jakby w tym uczestniczyć. Ja też dzisiaj jestem w dżinsach, no ale to te dżinsy wymyślili jednak Amerykanie, prawda? I nie mam nic przeciwko tym dżinsom. Więc na pewne rzeczy zgodzić się będziemy musieli, bo to jest jakby normą. No, popatrzmy na media, co się dzieje, tak? Więc to dużo rzeczy płynie właśnie z tych mocarstw. To w takim razie teraz jeszcze jedna informacja. Sondaż TNS OBOP dla Polskiego Radia 24 dotyczący, no właśnie, Halloween i czyli tej amerykańskiej wersji Święta Zmarłych, choć nie wiem, czy to jest rzeczywiście szczęśliwe porównanie, no ale uznajmy, że tak. Czy podoba się panu, pani świętowanie w Polsce Halloween amerykańskiej wersji Święta Zmarłych? Zdecydowanie tak, 8%, raczej tak, 23%, czyli w sumie 31%. Mhm. Po drugiej stronie, raczej nie 25% i zdecydowanie nie 35%, czyli 60%. No, żeby uściślić 9% odpowiedzi, to trudno powiedzieć. Czyli mamy tak naprawdę 2 do 1. No i teraz pytanie, czy aż 31% Polaków tego święta chce i to święto tej grupie Polaków się podoba, czy no, patrząc na drugą część szklanki, aż 60% Polaków uważa, że to święto jest do niczego nam niepotrzebne. A czy może ja powiem tak, że to nie jest, jak pan powiedział, święto wszystkich świętych, że oni tak obchodzą. To jest Wigilia. Oni tak to nazywają. To jest Wigilia wszystkich świętych, a zatem już samo sformułowanie jest nietrafne. To jest rzecz pierwsza. Po drugie, w zależności od tego, kto te badania robi, to te wyniki też są różne, więc nie przyzwyczajałabym się bardzo do tych... Nie, no to jest oczywiście sondaż, to możemy traktować w kategoriach pewnej zabawy, no pewnego punktu ja wyjścia do dyskusji. Jedną rzecz tutaj wtrącić od razu, póki pamiętam. Trochę są, to są dwie różne sprawy, czy może nawet trzy. To, co pani mówiła o tej globalizacji, o wpływach anglojęzycznych na przykład i tak dalej, natomiast rozmawiamy konkretnie o wpływach, ja bym powiedział, obyczajowych. Sprawy terminologiczne, czyli właśnie językowe, to jest oddzielna sprawa. Ja osobiście w ogóle jestem polonistą z wykształcenia i to o kierunku językoznawczym. Bardzo jestem wyczulony na te sprawy. Moim zdaniem zalew angielszczyzny, czyli takich współczesnych makaronizmów, jest straszny i z tym trzeba walczyć, niezależnie od tego, czy to się przyjmie, czy nie, czy to walka jest z wiatrakami, trzeba coś robić. Jest Rada Języka Polskiego, są odpowiednie przepisy, powinny być bezwzględnie przestrzegane. W bardzo wielu, może chyba nawet w większości przypadków, te nowe słowa spokojnie dałyby się zastąpić polskimi, ale to jest oddzielny temat. Natomiast rozmawiając tutaj o sprawie właśnie Halloween, czy ewentualnie jakichś innych świąt czy zwyczajów świątecznych, to już wchodzimy na trochę inny grunt. Osobiście bardzo się cieszę, że są takie wyniki, chociaż jak pani tu powiedziała, też dużo zależy od tego, kto takie badania przeprowadza, no ale to pokazuje jednak pewne nastroje, pewne tendencje. Mam nadzieję, że ten Halloween dotychczas nie zastąpił Dnia Wszystkich Świętych. Natomiast no, na pewno jest to niepotrzebne. To przyszło jako pewna ciekawostka, jako pewna, może nawet jakaś egzotyka. I przypuszczam, że na początku nikt się nie spodziewał, że to się przyjmie. Tak po prostu no, gdzieś tam ktoś zobaczył, że w Ameryce na filmach na przykład, że jest ta dynia wydrążona, że dzieci sobie... Bo to głównie dzieci biegają, no, straszą to siebie bez nawzajem. Bez wątpienia jest święto atrakcyjne dla dzieciaków, które rzeczywiście mogą sobie w przebraniach pobiegać. Ale że to tak no, jeden, drugi rok i to przejdzie. No, tak do końca nie przeszło, ale też jest to trochę sztucznie rozdymane. Kiedy ja idę ulicą, widzę, że w sklepach, w sklepach też, ale powiedzmy w restauracjach to już są te dynie, już widziałem, przygotowane od kilku dni. To znaczy, że ktoś to trochę tak nakręca. Być może, że to właśnie przemija, spada to zainteresowanie i trzeba to jakoś na nowo rozdmuchać, więc być może, że...